Jak wiele problemów może rozwiązać proste pytanie, dlaczego? Przekonali się na własnej skórze liczni Ateńczycy 2400 lat temu, gdy przyszło im wchodzić w dialog ze słynnym Sokratesem. Dzisiaj, podobnie jak w starożytności, powtórzymy bardzo ciekawe ćwiczenie i spróbujemy zmierzyć się z własnymi wyzwaniami zawodowymi, stosując tak zwaną metodę sokratejską. Dlatego też przygotuj się na ćwiczenie. Dzisiaj rozwiążesz swój zawodowy problem. Czym jest metoda sokratejska? Jest to pewna sztuka retoryczna, której główną ideą jest dążenie do prawdy poprzez dialog, a konkretnie poprzez zadawanie licznych pytań. Istotą pytań jest wyciągnięcie możliwie najbardziej wyczerpującej odpowiedzi i niejako przymuszenie swojego rozmówcy do konkretnych refleksji. Na bazie metody sokratejskiej oparta jest typowa analiza psychologiczna czy najprostsza forma pracy coachingowej. Jej skuteczność, prostota w stosowaniu i łatwość we wdrożeniu została dostrzeżona nie tylko na polu pracy psychologicznej, ale w rozwiązywaniu problemów na produkcji czy w inżynierii opisanej jako metoda 5W, czyli 5Y. W skrócie jest to metoda docierania do źródeł problemu poprzez konsekwentne pytanie dlaczego. W problemach zawodowych pytanie dlaczego również będzie miało kluczowy sens w analizie i autorefleksji. Chciałbym Cię zachęcić teraz, w trakcie oglądania tej animacji, do wzięcia kartki i wypisania jednego swojego wyzwania lub problemu zawodowego. Zdefiniuj go swoimi słowami, na przykład czuję się zestresowany, jak mam iść w poniedziałek do pracy, lub zarabiam zbyt mało. Szerszą instrukcję, co zrobić, zamieściłem po przykładowym dialogu, a na końcu proszę Cię o wypełnienie bardzo krótkiej ankiety skuteczności tej metody. Ankieta znajduje się pod filmem. Następnie poprzez konsekwentne pytanie się o istotę w formie dlaczego tak jest, będziesz prowadził dialog sam ze sobą, dochodząc do konstruktywnych refleksji. Przykładowo taka rozmowa może wyglądać tak. Sytuacja. Pacjent jest pracownikiem korporacji, od pewnego czasu jest wyraźnie rozdrażniony, niechętnie wstaje rano, słabo sypia. Terapeuta postanawia przeprowadzić dyskusję metodą sokratejską. Terapeuta. Jak myślisz, dlaczego tak kiepsko sypiasz? Pacjent. Wydaje mi się, że jest to spowodowane stresem. Często boli mnie brzuch, moje mięśnie są bardzo napięte. Terapeuta. Czy jest coś, co szczególnie Cię stresuje? Tak, moja praca, nie lubię jej. Co masz na myśli? Dlaczego jej nie lubisz? Atmosfera w pracy jest ostatnio nieznośna. Przestałem lubić to miejsce, w momencie gdy szef zaczął zerkać mi non-stop przez ramię. Dlaczego to robi? Nie wiem, ale nawet ostatnio odmówił mi urlopu. Mam ciągłe poczucie, że ciągle się z czymś nie wyrabiam. Dlaczego masz takie poczucie? Presja szefa, jego ciągłe pytania oraz fakt, że nie wiem, jakie są faktyczne deadline'y, sprawiają, że codziennie czuję się, jakbym zawalił jakiś projekt. Do tego ciągle mam poczucie, że oddaję pracę niedokończoną, choć sprawdzam ją po kilka razy. Dlaczego nie porozmawiasz z szefem o tych deadline'ach? Mogę spróbować. Dużo pomogłoby, gdybym znał szerszą perspektywę projektów, nad którymi pracujemy i znał daty graniczne, do kiedy trzeba zdać określoną porcję materiału. A dlaczego masz poczucie, że oddajesz pracę niedokończoną? Może to kwestia tej presji i poczucia pośpiechu, ale wydaje mi się, że to też fakt, że nie wiem, czy to, co oddaję, jest okej, czy nie jest okej. Nie dostajesz żadnej informacji zwrotnej. Dlaczego o nią nie poprosisz? Boję się tego, co usłyszę, ale z drugiej strony to chyba lepsze niż życie w ciągłej niepewności. Jak widzisz, ten dialog można ciągnąć jeszcze głębiej, poruszając inne problemy. Natomiast na końcu tej krótkiej, hipotetycznej rozmowy doszliśmy do dwóch konstruktywnych i bardzo praktycznych kroków działania. Pierwszy, pomówić z szefem o udostępnieniu terminarza projektu, tak by uniknąć stresującego poczucia ciągłego pośpiechu i znać szerszą perspektywę całego zespołu. Drugi, poprosić szefa o informację zwrotną na temat elementów pracy, którą oddaje. Chyba nie da się skonstruować prostszej instrukcji. Oczywiście instrukcja to jedno, nie zawsze w życiu da ona spodziewany rezultat, ale zapobiega takiemu klasycznemu zagubieniu. Przynajmniej wiesz już, że nie utknąłeś, że masz przed sobą jakieś kroki. Ćwiczenie, które mam teraz dla Ciebie, jest bardzo proste. Weź kartkę papieru, na górze rozpisz swój obecny problem zawodowy lub wyzwanie, jakie Cię czeka w najbliższym czasie. Naszym celem pod koniec tego ćwiczenia jest wyjście z jednym lub więcej praktycznymi tzw. pierwszymi krokami, czyli precyzyjną instrukcją, co masz zrobić w danej sytuacji. Opisanie problemu zawodowego powinno być w miarę precyzyjne. Na przykład, mam problem z zawiązaniem końca z końcem, żyję od pierwszego do pierwszego, uważam, że zarabiam swojej pracy za mało, powinienem poprosić o podwyżkę, ale nie wiem, jak to zrobić i boję się, że moja prośba o podwyżkę nie spodoba się szefowi
i będzie miał wtedy okazję, żeby mnie zwolnić. To przykładowe zdanie jest bardzo złożone i wyczerpujące, ale daje potencjał do nawiązania ze sobą takiego przykładowego, złożonego dialogu. Możesz od razu zapytać się na kartce samego siebie, dlaczego żyjesz od pierwszego do pierwszego, i pociągnąć dialog w stronę twoich wydatków życiowych i potencjalnych oszczędności. Możesz zapytać, dlaczego zarabiasz w pracy za mało, i pociągnąć wątek swoich kwalifikacji oraz specyfiki danego miejsca. Możesz też pytać, dlaczego boję się reakcji szefa, i zapytać o zasadność tego lęku. Przeprowadź taki dialog ze sobą na jednej lub dwóch kartkach. Jak skończysz, wypełnij krótką ankietę, do której linkuję w opisie i w komentarzu pod filmem, i daj mi znać, czy metodą sokratejską otrzymałeś lub otrzymałaś jakieś konstruktywne kroki w swoim wyzwaniu. A ja tymczasem dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!